Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy odcinek zupełnie spontaniczny, a mianowicie pożyczyłem od właścicielki ośrodka, w którym spędzamy tutaj projekt edukacyjny, Osmo Mobile 3. To jest całkiem nowe urządzenie, które do niej dotarło. I dzisiaj będzie taki test obiektywny. Nie dostałem tego Osmo, nie kupiłem, nikt mi nie zapłacił. Pokażę Wam, jak pojemnym i fantastycznym urządzeniem jest i ile można zrobić. Zbliża się Dzień Matki, można pomyśleć o tym, żeby własnej matce podarować tego typu gadżet, bo jest naprawdę niezły, ale także dla osób, które siedzą mocno w social mediach i nie mają zbyt dużo czasu na Instastory czy na Facebooka, naprawdę rewelacyjnie się nadaje i zapewnia przede wszystkim bardzo wysokiej jakości produkcje w krótkim czasie wykonane i genialne animacje. Zatem do dzieła! Ja mam tutaj na tapecie wersję combo, czyli mamy w komplecie ten case, a także statyw, taki mały trójnóg, który można odkręcić, dokręcić do rączki, dzięki temu całe Osmo można postawić i też funkcjonalność jest zdecydowanie rozszerzona. Jak popatrzycie, wersja trzecia faktycznie składa się, jest dużo bardziej praktyczna, można ją schować do tego case'a. Jednocześnie ma wbudowaną baterię, która zapewnia nam pracę na 15 godzin. Także długa praca i to faktycznie jest bardzo imponujące, jeżeli chodzi o użytkowanie tego gimbala. Na cały dzień spokojnie nam wystarczy na wakacje. Ale słuchajcie, po co w ogóle taki gimbal? Jeżeli popatrzymy na telefon, wiele osób, które użytkują telefon na co dzień, smartfona, biorą pod uwagę jedynie filmowanie z samego smartfona. Ale w wielu przypadkach, kiedy na przykład przemieszczamy się, to właśnie ten gimbal będzie nam niezbędny do tego, żeby uzyskać bardzo płynne ujęcia. To, co jest ciekawe, zwróćcie uwagę, że z założenia mamy filmowanie w pionie, czyli typowo podejście pod social media, ale po przyciśnięciu dwa razy przycisku M mamy możliwość przejścia bezpośrednio do układu poziomego. To, co z nim robimy na początku, to instalujemy aplikację DJI Mimo, a następnie parujemy tego gimbala i paruje się właściwie bardzo fajnie z aplikacją, bo jeżeli tylko sparujemy za pierwszym razem, to później po odpaleniu aplikacji, jeżeli mamy aktywny Bluetooth, od razu nam się faktycznie łączy ta aplikacja. To, co jest genialne w Osmo, obsługujemy je jedną ręką i tutaj jest szereg funkcjonalności, które możemy faktycznie poprzez odpowiednie kody, czyli na przykład przyciśnięcie jednorazowe, albo przytrzymanie, przyciśnięcie i przytrzymanie, albo zmiana kamery z przedniej na tylną, czyli trzy razy trigger. Następnie mamy zoom do przodu, do tyłu, czyli szerszy obraz, węższy. Mamy możliwość sterowania z joysticka tym urządzeniem. Mamy możliwość włączenia, wyłączenia, wykonania nagrywania i wykonywania również zdjęć. Także widać, że z poziomu jednej ręki jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić sami, ale ten gimbal jest w stanie też automatycznie nie dość, że wykryć naszą twarz poprzez Active Track, ale także jest w stanie, będąc osadzonym na statywie, śledzić nas w tej pozycji, ale też wykonywać motion lapse, czyli timelapse w ruchu. I pod tym względem, słuchajcie, faktycznie DJI zasługuje na wielki szacun, bo ja nie widziałem tak dobrze dopracowanego gimbala ręcznego, jeżeli chodzi o dopracowanie sprzętu i software'u. To jest naprawdę jego jeden z mocniejszych punktów. Słuchajcie, jedną z ciekawszych cech tutaj w tej aplikacji jest Active Track 3.0, czyli wybieramy sobie obiekt, to niekoniecznie musi być człowiek czy twarz i faktycznie ta aplikacja podąża i śledzi nam dany obiekt, tak jak to krzesło w tej chwili, i dzięki temu utrzymuje w centralnym punkcie kadru dany nasz obiekt i ujęcia wychodzą naprawdę dobrze. Dzięki temu jesteśmy w stanie fantastycznie wykorzystać to Osmo Action do vlogów na przykład, albo do takich rzeczy, gdzie wymagany jest zwykle udział dwóch osób. Tutaj możemy zrobić to w pojedynkę poprzez zastosowanie Active Track.
Kolejna genialna sprawa to gesty. Spróbujmy je w takim razie uruchomić. Pierwszy gest, powiedzmy taki. Świetnie. Dwie rzeczy podobają mi się jeszcze bardzo, mianowicie możliwość wykorzystania zoomu tutaj, WT, czyli albo szeroki obraz, albo faktycznie wąskie pole widzenia. Możemy wykorzystywać genialny efekt i uzyskać fantastyczny efekt vertigo, czy też zoom dolly. I druga rzecz, która jest bardzo fajna, to jest slow motion. Slow motion możemy tutaj zwolnić nawet 8 razy i uzyskać genialne efekty poprzez tą aplikację właśnie w slow-mo. Jak widzicie, cały czas mamy ładowanie telefonu z poziomu gimbala. Jest tutaj faktycznie wejście na USB i można połączyć bezpośrednio i zasilić telefon podczas korzystania. Oczywiście zwykle korzystamy z trybu podstawowego, ale nadal podczas ładowania jesteśmy w stanie wykorzystywać urządzenie i cały czas wykonywać ujęcia. Natomiast to, co jest genialne, to są motion lapsy, tutaj nazywane time lapsy w tej aplikacji, ale chodzi o to, że jesteśmy w stanie dobrać sobie punkt startowy, powiedzmy tutaj, następnie punkt pośredni i jeszcze załóżmy jeden punkt, czy też dwa. Te punkty mogą być na różnych wysokościach i następnie te punkty zatwierdzamy w aplikacji poprzez plusik. Wybieramy czas, w którym ta sekwencja ma być nagrana, powiedzmy 5, 10 czy nawet 20 minut. I następnie wybieramy długość naszej samej sekwencji i interwał pomiędzy poszczególnymi zdjęciami. Jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę genialne motion lapsy, na przykład oddające ruch, chmury czy proces, który zachodzi w danym miejscu. Nie tylko statycznie, tak jak w klasycznych timelapsach, ale także dynamicznie, czy uzyskujemy faktycznie motion lapsy. Jeżeli używacie go na zewnątrz, przy motion lapsach, przy długim czasie, warto zabrać ze sobą statyw i osadzić go na statywie. Następną genialną cechą są hyperlapsy, to są faktycznie timelapsy w ruchu. Możesz wykonać to podczas spaceru, czyli ruch, przemieszczamy się i faktycznie Osmo rejestruje nam poszczególne ujęcia, łączy je w animację. Co jest najważniejsze, o czym jeszcze nie powiedziałem, a mianowicie Osmo zapisuje to wszystko w pamięci telefonu, czyli wyniki, te efekty w postaci finalnych animacji masz zapisane już w swoim telefonie. Nie musisz ściągać ich z aplikacji czy pobierać, tylko wszystko zapisuje się w pamięci telefonu, jest gotowe do udostępnienia na przykład na social mediach. Zwykle tego typu ujęcia wykonywane są w stosunkowo spokojnie, w spokojnym, stabilnym tempie, ale co jeżeli chcemy sfilmować jakąś daną akcję, powiedzmy akcję sportową albo dziecko, psa? W tym momencie przyciskamy dwa razy, aktywujemy tryb sportowy i przytrzymujemy cały czas. W tym momencie przy szybkich ruchach jesteśmy w stanie nadążyć za obiektem, który porusza się, a jednocześnie nasze ujęcia są stabilizowane. Dwie następne cechy, o których chciałem powiedzieć, są naprawdę genialne. Po pierwsze, jeżeli na przykład mamy uruchomiony ten sport mode i nasz gimbal przestaje mieć pozycję centralną, czyli trochę wychodzi ze swojej pozycji, po wciśnięciu dwa razy triggera, po naciśnięciu on się centruje względem swojej osi. I następna sprawa, jesteśmy w stanie zmieniać kamerę z zewnętrznej, która jest lepszej jakości, z tej kamery na kamerę selfie. Dzięki temu możecie naprawdę fajnie opowiedzieć historię bez konieczności obracania całego gimbala. Wystarczy tylko przycisnąć trigger 3 razy. W tym momencie zmienia nam się obraz. To, co mi się szczególnie podoba, to przede wszystkim aplikacja. Bardzo szybka aplikacja, ma też moduł kreatywny, gdzie możemy całą historię opowiedzieć i całą historię stworzyć na podstawie presetów, tak zwanych template'ów, czyli szablonów. Podobnie jak w DJI Fly mamy dokładnie odzwierciedlenie takich naszych szablonów. Możemy stworzyć też swój własny szablon, czy dokonać swojej własnej edycji, jeżeli nie mamy komputera, czy nie chcemy korzystać z komputera, na przykład jesteśmy na wakacjach, albo robimy szybki montaż pod social media. To podoba mi się bardzo. Podobają mi się też panoramy, bo są naprawdę genialne. Można osiągnąć panoramę albo 3x3, albo panoramę 180 stopni. To też znamy już tę funkcjonalność z dronów. To, o czym mówiłem wcześniej, to jest wideo, gdzie parametry możemy też ustawić samego wideo. Mamy slow motion, mamy timelapsy, mamy hyperlapsy.
to, o czym mówiliśmy. I też mamy ustawienia w samej aplikacji, bo mamy tutaj ustawienia na przykład Always On, prawda? Czyli w tej chwili mamy flashlight, latarki, mamy ustawienia balansu bieli, sunny, tu są presety takie jak w dronach również, sunny, cloudy i także światła sztucznego. Mamy tutaj grid lines, czyli linie możemy ustawić sobie. One press active track, ta akcja też jest możliwa, czyli tylko poprzez naciśnięcie uruchamia nam się Active Track, mamy Gesture Control, czyli kontrolę gestami, o czym mówiłem wcześniej. Mamy tutaj Zoom i możemy sobie ten Speed, czyli prędkość przesuwania zoomu, zbliżania możemy ustawić również, albo jako szybką, albo jako wolną. Możemy aktywować z poziomu aplikacji Sport Mode. Możemy też aktywować Follow albo Tilt Locked FPV czy Spin Shot. W zależności od tego, czy chcemy, żeby podczas ruchu kamera odzwierciedlała nasze ruchy, tak jak na przykład FPV, czy follow dokładnie podąża za poziomem, czy też na przykład tilt locked, dzięki temu nie, zupełnie nam się ta kamera zawsze będzie w poziomie, nie będzie nam się odchylała, tak jak w tej chwili na przykład. Spin shot, tutaj jest szereg fantastycznych opcji do wyboru i to naprawdę fajnie działa. Mamy możliwość też control stick speed, czyli tego ruchu, teraz mamy medium, możemy zrobić sobie to jako fast, w tym momencie macie fast, a teraz zrobimy sobie jako slow, czyli sami możemy sobie wybrać tryb, w którym poruszamy się, teraz jest slow, invert pan control, czyli pan jest tak, góra, dół, możemy też invert odwrócić, tilt control, sama akcja pojedyncza, M button albo foto wideo lub też quick menu, dostęp do quick menu, gimbal auto calibration, możemy dokonać kalibracji gimbala i adjustment, czyli naszego gimbala ustawić, delikatnie skorygować jego pozycję w pionie. Mamy tutaj też device management, numer seryjny samego urządzenia i wersję oprogramowania. To można oczywiście aktywować, jeżeli chodzi o update, czyli o aktualizację. I to mniej więcej jest tyle, jeżeli mogę powiedzieć o to, co narzuciło mi się po tych dwóch, trzech dniach. Ustawienia rozdzielczości, ustawienia klatkarzu, tutaj w zależności od tego, jakim telefonem strzelamy. Możemy też ustawić manualne parametry, jak i parametry automatyczne, jeżeli chodzi o ekspozycję. Czyli w manualnych jesteśmy w stanie zablokować sobie tutaj ISO i shutter speed albo kompensacją podziałać i to faktycznie działa bardzo fajnie. Można też zastosować jakieś małe filterki na przykład z dronów tutaj i dzięki temu uzyskać lepsze efekty, jeżeli chodzi o hyperlapsy czy timelapsy. Odtwarzamy bezpośrednio tutaj z aplikacji też nasze nagrania. Słuchajcie, te wszystkie cechy, czyli sprzężenie gimbala sprzętu z aplikacją wyglądają naprawdę dobrze i ten soft w pełnej synergii działa razem z gimbalem. Uważam, że to jest genialny gimbal. Oczywiście możemy znaleźć tutaj cechy, które nie będą nam się podobały, prawda? To, że na przykład on jest teraz skrzywiony, czyli faktycznie jeżeli mamy flashlight, to za bardzo nie poszalejemy w tym układzie, trzeba będzie dać go do góry. Może być kilka takich cech, które są na nie. Też część osób może powiedzieć, sam telefon mi wystarczy, bo gimbal jednak jest duży i kłopotliwy, ale muszę powiedzieć, że w stosunku do wydanych pieniędzy to jest naprawdę rewelacyjna inwestycja i Osmo jak najbardziej polecam, szczególnie na prezent albo w takiej sytuacji, kiedy kupujecie na przykład swojego kolejnego drona i trzeba by też waszej partnerce coś sprawić, albo na prezent na przykład na urodziny, czy prezent rocznicę ślubu, czy coś dla Dzień Matki. To są wszystko okazje, które możemy wykorzystać do zakupu Osmo Mobile 3. Świetny gimbal, uważam, że najlepszy, jaki w tej chwili jest na rynku i naprawdę dobrze się sprawuje, prosty w obsłudze. Uważam, że będzie dla Was też fantastycznym towarzyszem i jeżeli używacie tylko drona w tej chwili, to możecie swoją historię opowiedzieć w sposób jeszcze bogatszy, bo dodać do tego czy panoramę, czy motion lapsy, czy na przykład hyperlapsy, opowiedzieć genialną historię w całości, dokupić mały mikrofon i wtedy mamy półprofesjonalne, całkiem fajne produkcje na YouTube'a.
Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że ta recenzja była pomocna. Naprawdę fajny sprzęt i godny uwagi, szczególnie dla osób, które nie są aż tak czasowe i nie muszą być mega profesjonalne, jeżeli chodzi o posiadany sprzęt. To nie musi być lustrzanka jednocześnie. Jeżeli mamy fajny telefon, to już nam wystarczy ten sprzęt do robienia naprawdę niezłych ujęć, na przykład na wakacjach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i cóż, zapraszam do kolejnych produkcji. Pod filmem znajdziecie pewnie link do produktu albo darmowe moje produkcje, do których Was serdecznie zachęcam, a już niedługo kolejny live lub kolejny epizod. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Thank you.